Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku zacznę od komentarza do decyzji ministra Radosława Sikorskiego o zamknięciu konsulatu Rosji w Poznaniu. Padły bardzo mocne słowa słowa zawierające wyrażenie wojna hybrydowa zawierające właśnie to określenie. Pytanie, jak to wygląda z punktu widzenia prawa międzynarodowego, i oczywiście zastanowię się tutaj, dla państwa, przeanalizuję to dla państwa, dlaczego następuje eskalacja w relacjach polsko-rosyjskich poprzez zamknięcie konsulatu Rosji akurat pod koniec 2024 roku, a nie nastąpiło to ani na początku wojny na Ukrainie w 2014 roku, ani po jej, można powiedzieć, otwarciu nowego etapu w tej wojnie, po jej intensyfikacji w roku 2022, tylko właśnie następuje to teraz. Kolejny ważny temat to śmierć Fethullah Gülen'a, największego wroga prezydenta Erdoana. Przyjrzymy się znaczeniu tej postaci i temu, jak może wyglądać ta nowa polityka Turcji, czy nastąpi nowe otwarcie, czy, czy też kontynuacja tego kursu, który pre, prezentuje właśnie prezydent Erdoğan. Kolejny ważny temat to są plany amerykańskie podziału w świecie islamu czy też neutralizacji świata islamskiego. To nic nowego, ale następuje wdrażanie nowego pomysłu, który jest istotny i być może powstanie nowe państwo w Europie. temu przyjrze się właśnie w tym, w tym temacie. No i wreszcie bardzo ciekawe informacje dopływają do nas z Gruzji, a Mianowicie. Informacja, że Zachód naciskał na Gruzję, aby rozpoczęła wojnę z Rosją, aby otworzyła drugi front obok frontu ukraińskiego, aby dla Rosji otworzył się drugi front. Miała ta wojna, aby potrwać 3-4 dni, a następnie Gruzja miałaby przejść do działań partyzanckich. Pytanie, w czyim interesie, jak to miałoby wyglądać i jak doszło do tego, że Gruzja się nie zdecydowała na takie właśnie decyzje. I temat ostatni, ale nie najmniej istotny, a mianowicie sztuczna inteligencja, jak bardzo zmienia nasze życie i jak może zmienić nasze bezpieczeństwo, także bezpieczeństwo w znaczeniu politycznym, czy nawet geopolitycznym. A to wszystko za sprawą publicznego Radia Radia Kraków, a konkretnie Off Radia Kraków i Wprowadzeniu sztucznej inteligencji do prowadzenia audycji właśnie w publicznym radio. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku, a tymczasem zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go. Dziękuję za wszystkie postawione mi kawy. Zachęcam do lajkowania, do komentowania i do udostępniania linków w mediach społecznościowych do odcinków podcastu geopolitycznego. Przechodzimy do pierwszego tematu. Wczoraj, 22 października 2024 roku, minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Radosław Sikorski, zapowiedział zamknięcie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Jako powód podał taką informację, że istnieją rzekome dowody na cytat: dywersyjne działania Federacji Rosyjskiej w Polsce. Koniec cytatu. Rosja zapowiedziała już, jak to określiła Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZ-u, w cudzysłowie bolesną odpowiedź, czyli jakąś formę retorsji, i warto się temu rzeczywiście przyjrzeć i przyjrzeć się argumentacji, którą przedstawił szef polskiej dyplomacji. Zacytuję tutaj fragment wypowiedzi ministra Sikorskiego. To jest cytat. Federacja Rosyjska prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie i wojnę. Hybrydową przeciwko Zachodowi, w tym przeciwko Polsce. I to jest koniec cytatu. Następnie dalsza część wypowiedzi, również cytat. Żądamy zaprzestania prowadzenia wojny hybrydowej przeciwko Polsce i jej sojusznikom. W przypadku kontynuacji, rezerwujemy sobie prawo do podejmowania kolejnych stanowczych działań. Koniec cytatu. Także w mediach swoich mediach społecznościowych, m.in. w serwisie X, czyli na dawnym Twitterze, minister Sikorski właśnie zamieścił takie oświadczenie, że w Polsce próbowano dopuścić się rzekomego aktu dywersji i na podstawie danych, którymi dysponuje jako minister spraw zagranicznych, no, twierdzi, że za tymi próbami ma stać rzekomo Federacja Rosyjska. Możecie państwo sobie oczywiście tutaj zobaczyć całość tej, tej wypowiedzi właśnie w serwisie X na profilu Radosława Sikorskiego. I oczywiście tutaj nastąpiła szybka odpowiedź ze strony MSZ rosyjskiego. Natomiast warto oczywiście przyjrzeć się temu, jak to się dzieje, że padły tak mocne słowa o wojnie, wojnie, którą Rosja rzekomo prowadzi przeciwko Polsce, konkretnie wojnie hybrydowej, chociaż to pojęcie nie jest pojęciem prawa międzynarodowego. To by wskazywało, to określenie o wojnie, którą Rosja prowadzi przeciwko Polsce, że Polska jest w stanie wojny. No ale Polska nie jest formalnie, formalno-prawnie w stanie żadnej wojny. Zresztą stan wojny jest to instytucja prawna, która jest regulowana przez prawo międzynarodowe i to regulowana od dawien dawna. Konkretnie... Yy, to zostało wszystko unormowane w III Konwencji Haskiej w 1907 roku. I stan wojny jest konkretną instytucją prawną istniejącą od 1907 roku, która przewiduje wypowiedzenie wojny i określone skutki w stosunku do takiego państwa, do innego państwa, do państwa obcego, które prowadzi taką, takie działania. Tutaj też musimy sobie zdawać sprawę, że stan wojny oznacza, pociąga za sobą skutki również w relacjach wewnętrznych, wewnątrz państwa i wiąże się z wprowadzeniem instytucji stanu wojennego. Stan wojny, żeby też była jasność, wcale nie musi być równoznaczny z tym, co nazywamy w strategii z walką kinetyczną czy z walką orężną. Dlatego to może oczywiście budzić wielkie zaniepokojenie, jak to się dzieje, że minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej używa tak mocnego słowa jak wojna, choćby to było z jakimiś przymiotnikami, wojna hybrydowa, wojna nie, niekinetyczna, wojna taka czy inna, no ale pada słowo wojna, wojna, która no, ma swoje konkretne odbicie w systemie prawa międzynarodowego jest instytucją prawną, stan wojny jest instytucją prawną regulowaną, tak jak powiedziałem, po raz kolejny powtarzam, przez trzecią konwencję haską. Polska nie jest w stanie wojny i to budzi najwyższe zaniepokojenie, dlaczego minister spraw zagranicznych państwa polskiego. Y Oswaja opinię publiczną z takim twierdzeniem, że Polska no, że, że jest prowadzona jakaś wojna przeciwko, przeciwko państwu, państwu polskiemu. To jest bardzo niebezpieczne. I też musimy sobie zadać tutaj konkretne pytanie: jak to się dzieje, że mimo tych wszystkich słów mówiących o wojnie na Ukrainie i, i o tych słów o tym, że Polska jest rzekomo adwokatem Ukrainy, Polska w żaden sposób nie obniżyła stosunków dyplomatycznych z Federacją Rosyjską od początku wojny na Ukrainie. Przypomnę tylko, że wbrew temu, co mówią media głównego Nurtu w Polsce, wojna ta nie rozpoczęła się wcale w roku 2022, a wojska rosyjskie, początek wejścia wojsk rosyjskich na terytorium de Jure Ukrainy nie nastąpiło przecież w 2022-24 lutego, tylko w lutym 2014 roku. I jakoś od 2014 roku żaden rząd, żaden polityk nie, po, nie podniósł tego widziałbym takiego zdecydowanego postulatu, który znalazłby swój finał właśnie w konkretnych działaniach, w postaci obniżenia stosunków dyplomatycznych z Rosją, czy też nawet zerwania relacji dyplomatycznych z państwem rosyjskim. Tak jak mówię, od 2014 roku w żaden sposób nie obniżono nawet stosunków dyplomatycznych do poziomu szarża d'affaires na przykład nie mówiąc o zerwaniu relacji. Natomiast na, mamy sytuację, w której już po 24 lutego 2022 roku, mimo całej tej bardzo agresywnej, rusofobicznej narracji decydentów w Polsce i tych y, członków rządu, i można powiedzieć też polityków opozycji, którzy obwieszali się ukraińskimi flagami, no właściwie do wszyscy, od, y, od czołowych polityków rządu, po polityków opozycji, łącznie z opozycją Taką, która była przedstawiana jako taka twarda opozycja. No, pamiętamy dzisiejszego marszałka, wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który jako polityk Konfederacji paradował w, w barwach ukraińskich, paradował z wstążką ukraińską. No tutaj można powiedzieć, ta rusofobia i, ta, i ten dziki pęd w stronę takiej. Taki... Skrajnej postawy pro był charakterystyczny dla całego establishmentu III Rzeczpospolitej, dla całego establishmentu pookrągostołowego, od Konfederacji aż po PiS, czy od PiSu i Platformy aż po PSL-u, prawda. I, i, lewice i, 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 i większość konfederacji, zdecydowaną większość konfederacji. Więc mamy sytuację bardzo dziwną. Po 24 lutego 2022 roku, mimo tego bezwarunkowego wspierania Ukrainy, tego obwieszania flagami ukraińskimi urzędów administracji publicznej w Polsce nikt nie zdecydował się na nawet obniżenie relacji dyplomatycznych z Rosją, nawet obniżenie relacji do poziomu szarży dafer. nikt się nie zdecydował na zamknięcie. Konsulatu Rosji, czy w Gdańsku, czy w Krakowie, czy w Poznaniu, nie mówiąc już o w ogóle zerwaniu relacji dyplomatycznych. Następuje to teraz, w październiku 2024 roku. Konkretnie no 22 października ogłosił to Radosław Sikorski, czyli dwa tygodnie przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. No, wygląda to jako próba przypodobania się Przypodobania się sojusznikowi, hegemonowi, próba przypodobania się przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, pokazania jacy to polscy politycy, czy politycy w Polsce, jacy są twardzi, jacy są nieustępliwi, jak, jacy są skłonni do takich gestów stańczykowskich, wręcz stańczykowskich, co oczywiście nie jest żadną walutą w stosunkach międzynarodowych, żadne gesty, żadne słowa, żadne, żadnego typu manifestacje, teatry polityczne nie mają żadnego znaczenia w polityce polityce realnej, znaczy nie mają konkretne interesy, takie interesy, jakie robią Niemcy dzisiaj z Rosją, czy takie konkretne decyzje, spotkania, szczyty organizowane takie jak ten w Berlinie 18 października, na który to Radosław Sikorski nie został zaproszony, ani Donald Tusk, ani prezydent Andrzej Duda. Może to jest jakiś, jakiś właśnie także jakaś uraza osobista, próba pokazania, próba pokazania, jaka polska jest silna w słowach. Silna w swoich manifestacjach, pokazania Niemcom, pokazania Francuzom, pokazania Brytyjczykom, pokazania Wreszcie Amerykanom. Natomiast no, to jest żałosne: to jest po prostu żałosne. Na tego typu gesty nie było stać władz w Warszawie ani w 2014, ani w 2022. Jest to robione za 5,12 przed wyborami. Prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo słabe, jest to oczywiście pokazanie kompletnej słabości państwa, państwa polskiego i żadna tego typu retoryka, jakichś tam aktach dywersji, i tak dalej, tego nie zmieni. Polska pokazuje się z kompletnie słabej strony. Nie została zaproszona na szczyt w Berlinie, na którym omawiano plan zwycięstwa Ukrainy, na którym omawiano tajne aneksy do pięciopunktowego planu zwycięstwa Ukrainy. I to jest taki krzyk rozpaczy. To, co pokazał Prezydent, to, co pokazał, to, to pokazuje prezydent Andrzej Duda, to, co prezentuje premier Donald Tusk, a jeszcze wcześniej, czy wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, czy obecnie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, to jest tak naprawdę ta sama melodia, to jest ten sam wektor, wektor słabości, wektor potrząsania szabelką, który nie ma żadnego przełożenia na politykę realną. Politykę realną obserwowaliśmy 18 października 2024 roku w Berlinie, gdzie Polska nie została zaproszona. 20 października bieżącego roku zmarł Fetullah Gilen, muzułmański uczony, myśliciel, działacz polityczny. No i główny wróg prezydenta Recepa Erdoana. Niewątpliwie był to jeden z najbardziej prominentnych działaczy religijno-politycznych i takich powiedziałbym liczących się figur, jeśli chodzi o diasporę, diasporę turecką. Przez prezydenta Erdoana został oskarżony o zorganizowanie puczu wojskowego w 2016 roku, i to krwawego puczu, w którym zginęło sporo osób. Też warto zauważyć, że Fethullah Gilen żył na emigracji, żył pod skrzydłami, można powiedzieć, amerykańskich służb specjalnych, był na emigracji w Stanach Zjednoczonych, stąd kierowało, kierowano często ze środowisk politycznych w Turcji, przede wszystkim AKP, czyli partii prezydenta Erdogana, takie oskarżenia pod adresem USA, że wspierają opozycję, wspierają próby Powiedziałem, takiego destabilizacji, takiej destabilizacji ładu politycznego wewnątrz Republiki Tureckiej. No i cóż, o śmierci Gilena poinformował Sojusz Wspólnych Wartości. To jest taka nowojorska grupa, która zajmowała się promocją myśli Fetullaha Gilena. Poinformowano, że ten lider religijny zmarł w szpitalu w Pensylwanii. Natomiast tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że rzeczywiście Fetullah Gilen był takim przywódcą duchowym, który zaczynał zresztą jako sojusznik Recep'a Erdoana, ale z czasem stał się jego, jego wrogiem i Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, czyli właśnie AKP, Partia Erdoana, uważała, że jego zwolennicy przenikają różne, różnego rodzaju istotne instytucje życia publicznego w Turcji, także armię, no i w, to się oczywiście przełożyło na różnego rodzaju konflikty w państwie, w państwie tureckim. Taką emanacją tych konfliktów najsilniejszą w ostatnich latach był 15 lipca 2016 roku, kiedy w Turcji doszło do próby wojskowego puczu. Oczywiście historia puczy wojskowych w Turcji to nie jest coś nowego, to jest to jest coś co ma swoją tradycję polityczną w tym kraju niemniej jednak rzeczywiście sytuacja w której spiskowcy z użyciem czołgów, samolotów bojowych, śmigłowców próbują przejąć kontrolę nad państwem członkiem NATO no jest sytuacją niecodzienną to też trzeba jasno powiedzieć była próba schwytania być może nawet próba zabójstwa Erdoana, natomiast no, spora większość armii służb specjalnych pozostała wiernych prezydentowi Erdoanowi, ten pucz został krwawo stłumiony, zginęło 251 osób, ponad 2000 zostało rannych, także no, też warto tutaj wspomnieć o tym, że to, to, nie, to nie jedyne straty, ponieważ czystki jakie Erdoğan później wprowadził w armii, w wymiarze sprawiedliwości, w służbach specjalnych, w ogóle w systemie administracji państwowej były naprawdę ogromne. Były naprawdę ogromne i też warto zauważyć, że ten rok 2016 był taki przełomowy w najnowszej historii Turcji. To znaczy otoczenie prezydenta Erdoğana zaczęło odchodzić od takiego ścisłego powiedziałbym prozachodniego kursu, zdając sobie sprawę, że no, perspektywa na przystąpienie Republiki Tureckiej do Unii Europejskiej jest bardzo mglista, mówiąc delikatnie, a opieranie się wyłącznie na gwarancjach bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wcale nie daje tych gwarancji Turcji, nie daje gwarancji bezpieczeństwa wewnętrznego, stąd te silna, silne animozje między ekipą Erdoana, a właśnie kolejnymi ekipami prezydenckimi w Białym Domu. Wiemy doskonale, że no Ekipa prezydenta Bidena nie pała wielką sympatią do, do tureckiego, tureckiego prezydenta. To oskarżanie Stanów Zjednoczonych o to, że Gilan był nie tylko mózgiem tego puczu z 2016 roku, ale także no, był jest pod kontrolą amerykańskich służb specjalnych, no, niewątpliwie rozluźniło relacje turecko-amerykańskie, stąd zwrócenie się Turcji w stronę i Chin, i Federacji Rosyjskiej, stąd ocieplenie relacji z Rosją, stąd wreszcie wniosek o akcesję do grupy BRICS. Plus, trwa właśnie zresztą szczyt grupy BRICS w Kazaniu. Niewątpliwie jeden z najbliższych odcinków podcastu geopolitycznego poświęcę omówieniu tego, tego szczytu i także w Kontekście perspektywy akcesji nowych państw. Natomiast tutaj trzeba jasno powiedzieć, że wszystkich zwolenników Gilena ekipa Erdoana uważała za terrorystów i od lat ściga tak naprawdę osoby podejrzane o współpracę z Gilenem, z jego współpracownikami. W mojej ocenie śmierć Gilena niewątpliwie wzmocni: wzmocni władzę AKP, wzmocni władzę samego Erdoana, niewątpliwie przyczyni się do. Powiedziałbym takiego ugruntowania pozycji obecnego prezydenta Turcji w systemie politycznym tego, tego państwa. Pytanie fundamentalne: co będzie po najbliższych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych? Sama śmierć Gilena wcale nie, wcale nie musi tak naprawdę oznaczać. Kontynuacji tego rozdźwięku relacji turecko-amerykańskich. Wręcz odwrotnie, może się przyczynić do, do ich normalizacji po, tym, po, tym, po tych ostatnich latach. Niemniej jednak Turcja już wybrała bardzo mocno politykę wielowektorową, pozostając w strukturach, powiedziałbym, atlantyckich, jeśli chodzi o sojusz polityczno-militarny, jednak dywersyfikuje swoje bezpieczeństwo i to wydaje się być pewnym trendem, który zostanie mimo śmierci Gilena i bez względu na Wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych jednak zachowany. W tym miejscu warto przypomnieć o pomysłach amerykańskich, pomysłach na neutralizację islamu, na dzielenie państw islamskich, dzielenie społeczeństw islamskich. Ta tradycja jest całkiem długa i Wiemy doskonale, że amerykańskie, amerykańskie służby specjalne podejmowały różnego rodzaju działania w tym, w tym zakresie. Natomiast też warto wspomnieć o najnowszym pomyśle na stworzenie tolerancyjnej wersji islamu, bo tak, to jest oczywiście w cudzysłowie tolerancyjna wersja islamu. Taki eksperyment miałby być przeprowadzony w Europie z powołaniem z powołaniem suwerennego państwa, niezależnego, coś na wzór Watykanu, niepodległego suwerennego państwa, właśnie muzułmańskiego, które byłoby takim, byłoby taką swoistą emanacją tolerancyjnego islamu, który dopuszczałby spożywanie alkoholu i, i, i różne inne rzeczy, innych rzeczy, które są za, zakazane czy wśród sunnitów, czy wśród szyitów. Suwerenne państwo zakonu Bektaszytów tak miałoby się nazywać. Nowe, najmniejsze zresztą na świecie państwo, które powstało, miałoby powstać w stolicy Albanii, w Tiranie. I to miałaby być, właśnie zdaniem premiera tego państwa, Edi Ramy, tolerancyjna wersja islamu. Bardzo istotne, gdzie to zostało ogłoszone a mianowicie na łamach New York Timesa, i to już. Widać pewną inspirację i widać pewne korzenie, które, które, że tak powiem, z których wyrasta cała ta, cała ta idea. Nowe państwo miałoby być mniejsze, czterokrotnie, miałoby mieć powierzchnię mniejszą czterokrotnie niż Watykan, to tak naprawdę 10 kawałek ziemi, ale miałby mieć własną administrację, własny rząd, paszporty, suwerenne granice. Prawda? Czyli miałby spełniać wszystkie wymogi, wymogi formalnie państwa, miałby mieć swoją powierzchnię, ludność, władzę, władzę centralną, własne, tak jak powiedziałem, własne paszporty, być może własną walutę to jeszcze pewnie jest do, do, do przemyślenia. I wszystko miałoby być wzorowane na praktykach tak zwanego zakonu Bektaszytów, czyli zakonu sufickiego, który został założony w XIII wieku w Turcji. I cała ta rozmowa, która ukazała się w New York Timesie we wrześniu, we wrześniu 2024 roku, jasno pokazuje, że miałoby to być taki, taki ośrodek emanowania pewną ideą, która miałaby zarażać poszczególne społeczeństwa, czy to sunnickie, czy, czy szyickie. Tutaj cała masa oczywiście takich górnolotnych słów padła o, o, o pokoju, o miłości, o wzajemnym szacunku i, i tak dalej. Istotne jest to zresztą te, te, te słowa, które, które, które padły w kontekście, w kontekście założenia te, tego, tego państwa, że inicjatorzy liczą na to, że. Stany Zjednoczone i cały zachodni świat poprą suwerenność tego, tego państwa, i to jest istota rzeczy tak naprawdę. To jest w, mojej, w moim głębokim przekonaniu projekt, to jest projekt kolektywnego zachodu na czele oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi, rozbrajania islamu od środka, neutralizowania islamu od środka, rozkładu tradycyjnych społeczności, społeczności muzułmańskich. To jest istota, istota rzeczy, tak naprawdę. Cała ta otoczka związana z, z słowami o miłości, o tolerancji, wolności. No wiemy doskonale, jak to, jak to wygląda w przypadku państw zachodnich, jak wygląda tolerancja, jak wygląda wolność słowa i tak dalej. Natomiast to ewidentnie jest kontynuacja tych planów, chociażby planu nowego, czy większego Bliskiego Wschodu od Marrakeszu do Bangladeszu próba zaproponowania alternatywy dla tradycyjnych społeczności sunnickich i szyickich To jest, tak jak mówię, nic nowego, jeżeli chodzi o działania amerykańskich służb specjalnych, ale widać, że po raz kolejny Albania, czy też naród albański, staje się takim swego rodzaju poligonem doświadczalnym. No, widzieliśmy to w przypadku, w przypadku stworzenia państwa o nazwie Kosowo, państwa zresztą nieuznawanego przez sporą część świata, i, I widzieliśmy, czym się, to, czym się to kończyło, widzieliśmy te działania armii wyzwolenia Kosowa, UCK, itd, tak i tak dalej. Więc Albania stała się takim właśnie swego rodzaju poligonem doświadczalnym. To jest oczywiście bardzo interesujące, jak będzie wyglądało, wyglądało, wyglądało wsparcie, ponieważ Bektaszyci swoje praktyki opierają na tak zwanej nieortodoksyjnej interpretacji Koranu. Są uznawani przez sektę, przez większość społeczności muzułmańskich, ale ich wyznawana przez nich wyznawane przez nich praktyki, dopuszczają i spożywanie alkoholu, i jedzenie wieprzowiny, i pozwalają kobietom na dowolny ubiór, dowolny styl życia. No tak naprawdę przez szyitów i sunniców są uznawani za, her za heretyków. Nie ma co do tego żadnych, żadnych wątpliwości, że bez, bez wsparcia amerykańskiego, bez wsparcia kolektywnego Zachodu to nie miałoby... Szans, szans powodzenia. W mojej ocenie będzie to skierowane właśnie w celu, w celu neutralizacji islamu. Im dłużej trwa wojna na Ukrainie, tym więcej zakulisowych informacji wypływa, może ujrzeć światło dzienne, i można powiedzieć, że od 2014 roku, od początku wojny na Ukrainie, całkiem sporo już takich informacji światło dzienne ujrzało, a od tej nowej odsłony. Od tej intensyfikacji walk na Ukrainie w, od 2022 roku, no informacje niektóre są wręcz, rewe, przynoszą wręcz rewelacje, jeśli chodzi o, o te kulisy. Chociażby takie jak ten artykuł z New York Timesa z 25 lutego 2024 roku, który pokazał bardzo istotny, istotną część genezy tej nowej odsłony wojny na Ukrainie. A mianowicie stworzenie przez brytyjski i amerykański wywiad 12 baz wywiadowczych na Ukrainie i właściwie przekształcanie tego państwa w pewien przyczółek do działalności wywiadowczej przeciwko, przeciwko Rosji. Kolejne bardzo ciekawe informacje wy, napływają do nas z Gruzji, a mianowicie chodzi o wypowiedź Irak, chodzi o wypowiedź Bidziny Iwa, Iwaniszwilego, czyli założyciela i lidera rządzącej Gruzją partii Gruzińskie Marzenie Demokratyczna Gruzja bardzo interesujące słowa Iwani Szwili wypowiedział w kontekście roku 2022 przytoczył swoją rozmowę z byłym premierem z byłym premierem z, z, z Irakim który miał mu powiedzieć, że wysoki rangą zachodni urzędnik miał się do niego zwrócić w 2022 roku z pomysłem rozpętania, wojny z Rosją czyli tak naprawdę otworzenia dla Rosji drugiego frontu i ta wojna zdaniem tego wysokiego rangą zachodniego urzędnika który próbował byłego premiera Gruzji przekonać do tego pomysłu wystarczyło aby trwała 3-4 dni a następnie przeszła do formy walki partyzanckiej i te informacje, które obecnie przekazał Bidzina i Iwani Szwili, no rzucają też nowe światło na, na to zachowanie i wypowiedzi właśnie Irakliego Gariba z 2022 roku. Gariba Szwili mówił wtedy to obiegło media. W kwietniu 2022 roku, że Gruzja musi kontynuować pokojowy rozwój mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, mimo tej sytuacji na Ukrainie. I to rzeczywiście można było rozumieć w różny, w różny sposób. Natomiast nie było tych twardych informacji o to, że są tak mocne naciski na Gruzję, aby właściwie weszła w rolę. Kamikadze, w rolę straceńców. No bo jeżeli tutaj wysoki rangą zachodni urzędnik mówił wprost, że Gruzja wytrzyma takiej wojny z Rosją 3-4 dni, że Gruzja miałaby w ogóle zainicjować taką wojnę, po czym po 3-4 dniach no miałoby dojść do zniszczenia sił zbrojnych Gruzji i do przejścia do walki partyzanckiej, to było tak naprawdę skazanie Gruzji na bycie ofiarą, na hekatombę ludności cywilnej. No bo tak to by się skończyło. Zresztą pamiętamy czasy rządów prezydenta Saaka pamiętamy tę emocjonalną i kompletnie nieracjonalną politykę, którą wówczas Gruzja prowadziła. Gruzja prowadziła wtedy politykę ewidentnie w interesie mocarstwa anglosaskiego, w interesie przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Natomiast to widać, że Gruzja w roku 2022 uniknęła hekatomby ludności cywilnej, uniknęła potężnego rozlewu krwi do którego namawiał ją Zachód i to jest niezwykle cenna lekcja temu bardzo uważnie powinien przyjrzeć się polski MSZ, polski wywiad, najważniejsi decydenci w państwie, jakie mechanizmy w 2022 roku uruchomił kolektywny Zachód, aby wciągnąć Gruzję do wojny, aby wypchnąć Gruzję y Właśnie no, pod, pod można powiedzieć taki walec rosyjski. To jest niezwykle, niezwykle cenna, cenna informacja. No, samo zakładanie, że 4 dni maksymalnie Gruzja miałaby prowadzić taką, taką wojnę, a następnie przejść do ruchu partyzanckiego w lasach, kompletnie nie zakładało to z sytuacji ludności cywilnej. No jasne, wojsko pójdzie do lasów, ale w dobie kamer termowizyjnych w dobie rozpoznania satelitarnego, no te lasy średnio pomogłyby tak naprawdę, natomiast zostałaby ludność cywilna w ośrodkach miejskich i tym się już kompletnie nikt nie przejmował. Co, co ciekawe tutaj Iwaniszwili powiedział o tym publicznie, to nie jest jakiś wyciek pokątny, kuluarowy, ale to, to był wywiad dla kanału telewizyjnego i medi. Więc padło to w październiku 2024 roku oficjalnie. No i to jest niewątpliwie bardzo ważne i tak jak mówię, powinno być to niezwykle pouczające i powinno być to przestrogą dla decydentów w Warszawie. Władze publicznego Radia Kraków poinformowały, że od 22 października 2024 roku lokalne OFF Radio Kraków, czyli kanał tematyczny Radia Kraków znany z muzyki niezależnej, z podcastów, ma być prowadzony niemal w całości, uwaga, przez sztuczną inteligencję. Przez sztuczną inteligencję, nie przez y, żywych z krwi i kości dziennikarzy, ale przez... Algorytmy przez sztuczną inteligencję. Co bardzo ciekawe i co bardzo interesujące, oprócz tej dehumanizacji prowadzenia audycji, jest tutaj także drugie dno, bardzo silny przekaz ideologiczny, który ma być na zasadzie, jak to określono, eksperymentu, również promowany przez publiczne radio. Prowadzącymi audycję mają być trzy wytwory sztucznej inteligencji, wcielające się właśnie w rolę ludzi, oczywiście w cudzysłowie wszystko. Jednym z tych prowadzących tych wytworów sztucznej inteligencji ma być, ma być Alex Schulz, jak, jak go nazwano. To jest cytat. Zaangażowany aktywista na rzecz między innymi praw osób LGBT plus i praw człowieka. Ma poruszać tematykę queer i e, tematy równościowe itd. Tak tak Widać, że mamy do czynienia z potężnym eksperymentem społecznym, ze swoistą inżynierią społeczną wprowadzanym w publicznych środkach masowego przekazu, które nie tylko odsuwają ludzi. Od prowadzenia programów, przekazując to algorytmom sztucznej inteligencji, ale także wprost prowadzą już nawet nie jakąś zawoalowaną, ale bardzo skonkretyzowaną działalność ideologiczną w duchu marksizmu kulturowego, w duchu agendy LGBT, w duchu ideologii gender. I to wszystko dzieje się za publiczne pieniądze. Jest to nie tylko absolutnie naganne z punktu widzenia, z punktu widzenia etycznego, biorąc pod uwagę odsunięcie od pracy ludzi, odsuwanie od pracy ludzi. I zastępowania ich tutaj w tym przypadku algorytmami, ale jest to szalenie niebezpieczne z punktu widzenia suwerenności kulturowej państwa polskiego. No tutaj nie sposób no nie, nie, nie odwołać się po raz kolejny do świętej pamięci pana Krzysztofa Karonia, do jego historii antykultury, jego świetnej książki wielu wspaniałych audycji, które prowadził w, w, na YouTubie między innymi, właśnie w internecie, gdzie pokazywał, odsłaniał te korzenie szkoły frankfurckiej, pokazywał czym jest marksizm kulturowy, czym jest teoria krytyczna, czym jest seksualizacja dzieci, młodzieży, jak to się skończy, no skończy się to po prostu formą Jakimiś formami totalitarnymi, wprowadzania systemów totalitarnych, czyli pełnej kontroli nad ludźmi za pomocą nowoczesnych technologii i gdzie ideologia, ta fałszywa ideologia równości będzie bardzo ważnym instrumentem. No niestety, dzieje się to wszystko na naszych oczach. Od praktycznie niedługiego czasu sztuczna inteligencja oczywiście bardzo mocno wchodzi w życie społeczeństw, państw, ale to, że jest ona lansowana dzisiaj romowana y, przez publiczne media. Gdzie mamy na horyzoncie tak naprawdę dehumanizację pracy sporej części środowiska dziennikarskiego, sporej części ludzi mediów, no powinno już zapalić czerwone lampki. Natomiast widać, że środowisko dziennikarskie dzisiaj właściwie milczy. Poza nie, nielicznymi wyjątkami. No, mamy do czynienia z sytuacją niezwykle niebezpieczną. Musimy sobie zdawać sprawę, że kontrola nad sztuczną inteligencją dzisiaj jest bardzo iluzoryczna, bardzo iluzoryczna. Mamy do czynienia z ogromną. Groźbą deepfakeów, o których mówiłem już w podcaście geopolitycznym w kontekście geostrategii, ale tutaj mamy do czynienia także z potężną groźbą. No i wreszcie sączenie tej ideologii, która absolutnie podmywa suwerenność, rozmywa suwerenność kulturową naszego państwa i narodu. Wszystko to dzieje się za aprobatą władz publicznego radia. No i tutaj oczywiście apel o mądre wybory polityczne, aby też samo uświadamiać siebie swoje otoczenie, jeżeli chodzi o tego typu zagrożenia, ponieważ no, niestety wybory polityczne, które obywatele państwa polskiego, których obywatele państwa polskiego dokonują w ciągu ostatnich lat no, znamionują kompletną bierność i przyzwolenie na tego typu działania no, czas najwyższy powiedzieć temu po prostu stop i warto o tym pamiętać w kontekście najbliższych wyborów prezydenckich. Dziękuję państwu za uwagę.